strażnikę, którą zawsze babcia mówiła, że za moich czasów to takie rzeczy się nie zdarzały. A on ma chopa na punkcie drzewa genealogicznego i zaczął grzebać, rozumiesz? Okazało się... Parafian, ojciec nieznany, Poszedł z tym, mówi, babciu, kurnie, no ale... To zawsze było, że będzie jest i będzie inny. Ale trzeba pogrzebać. Musimy coś pomylić. That's right. Bieliczka, 8.30. Tomorrow? Takie ładne włosy miał pani profesor. A to jest Paweł, który zawsze był problem, bo on od razu wynik wiedział. On nie musiał liczyć, także... Ule, cigarety kurzy z Janką. To wszyscy się... Ja mam Krzysia Kurdziela. Beata Kurdziel, bardzo miła. A ja jestem z klasy antyhumanistycznej. Ale natomiast na temat już zdałaś. Dzień dobry, witam. Nie poznałem, szczerze mówiąc, pierwszy raz. Ale nikogo nie poznałem. Przedtem raz, przedtem dopiero drugi. Sami obcy. Cześć, witaj. Na zdjęciu inaczej wyglądałeś. No ja się zmieniam ciągle, ja się rozwijam się, także... Ja nie poznałeś mnie? Nie, no to ty na razie. Naprawdę. Że popularny. No właśnie, dokładnie to powiedziałem. Teraz jak nie, ciebie... Ale ja powiem więcej, ja przeglądałem wszystkie zdjęcia z tablet, się przygotowałem i nic. Nic nie pomogło. Macie, Grażyna się nie zmieniła, tylko nie mają za co ciągnąć. Pracowałeś na poczcie. I chodziłeś przesyłki. Jechałeś do ojcowa. I kiedyś mnie zabrałeś ze sobą, dałeś mi tam poprowadzić auto tam po tych sąsiadach. Ale ja mam taką pamięć, że ja całe... A ja ci tego nie zapomnę, to panie, to było takie... Dziękuję bardzo. Ale co? Ale czujesz się zaniepokojona? Ta stara część nie była. Trzeba, bo potem wspomnienia będą. To ciemno jest, tak was nie będzie widać, dziewczyny. No ale... No. I proszę się częstować, póki jest ciepłe, bo jeszcze... Bo ja wiem, że wszystkie panie dbają o linię, ale to nie dzisiaj. Nie. To dobrze. Przez Wenezuelę. Pizza na stole, panowie. Zapraszamy, żeby zjeść. Janeczka moja, druhna od papierosów. Druhna. Palisz papier? Jeszcze. A ja już nie palę, ale mogę sobie zapalić. Jak Piotr będzie wiedział. Co? Nie wiem. Co? Jak żona Grzesia ma na imię? Żona Grzesia? No ja wiedziałem, ale się zapomniałem. Kto po żony Grzeska siedzi w prawo? Żona innego kolegi. Też nie Kasia? Wiesz? To żona Kasia kurczę. Żona może. Z tobą ciężko. No ciężko. Ze mną też nie pogadać na takie tematy. Ta ładna blondynka po prostu nie moje, kto jeszcze raz powiedzmy. Ela Polak.
O, 12 lat z nią do klasy chodziłem. Nie, Jacek nic nie pamięta ze szkoły, bo on był na wagarach bez przerwy. To jemu jest szczególnie trudno zapamiętać. No to pamięta to, co robił na wagarach. Jacek był taki zdolny, że 3 lata liceum w 2 lata zrobił, bo go opuścił. Tak się... A w 4 klasie to już w ogóle nie musiał chodzić do szkoły, bo mu brat załatwił wszystko, także. Właśnie super niespodziankę nam pani zrobiła. Za parę lat, jak się zbliżamy. Zapraszamy na następny. Prawdę było. Dziękuję. Czy trzeba odprowadzić pani? Trzeba odprowadzić. Tak, wszystko za mną. Może gdzieś odprowadzimy to, chociażby nie stała. Dobrze, to ja pomogę. Ja pomożemy, to my pomożemy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.